Piłkarze Polonii Bytom w starciu z rezerwami Tyskiego GKS-u nie mogli sobie pozwolić na stratę punktów, jeśli marzyli o wskoczeniu na pozycję lidera grupy drugiej Heist czwartej ligi. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili w tym spotkaniu goście. W 16 minucie Jakub Piątek uderzył z dystansu, ale Patryk Król był na posterunku. Niebiesko-czerwoni odpowiedzieli składną akcją lewą flanką, po której potężnym strzałem popisał się Hubert Tylec, ale piłka trafiła tylko w poprzeczkę. Kilka chwil później Krzysztof Haugas urwał się lewą stroną, wszedł z futbolówką w pole karne i posłał ją minimalnie obok słupka. GKS starał się atakować, ale jego akcje kończyły się najczęściej na wysokości pola karnego. Do przerwy przy Olimpijskiej bez bramek. Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli przyjezdni. W 52 minucie Tyszanie przeprowadzili szybki kontratak, jednak stuprocentowej okazji nie wykorzystał Paweł Kaczmarczyk. W 66 minucie piłka w końcu zatrzepotała w siatce, ale gracz Polonii w chwili podania był na spalonym. W 80 minucie gospodarze rozmontowali obronę rywala, a Haugas z takim strzałem otworzył wynik. Miejscowi poszli za ciosem. Jarosław Czernysz przedarł się prawym skrzydłem, dograł piłkę do Haugasa, który dopełnił formalności. Pomimo wysiłków rezerw GKS-u wynik nie uległ zmianie. Bytomianie wygrali pierwsze spotkanie po zimowej przerwie. Wiedziałem, że w pewnym momencie drużyna tych no nie jest w stanie wytrzymać, biegać przez cały mecz. Myśmy tą piłkę trzymali, stwarzaliśmy sobie sytuację, no w którymś momencie musieli pęknąć. I tu widać było, że chłopcy, którzy weszli, Jarek Czernysz, Lewicki czy Andrzej, po prostu zrobili różnicę, weszli na podmęczonych. Ruszyło to troszeczkę i dwa razy żeśmy dograli, plus jeszcze stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Na pewno te bramki, które straciliśmy, to nie był nasz pomysł na grę, to trochę inaczej zakładaliśmy sobie przede wszystkim tę grę w defensywie. No niestety, popełniliśmy dwa błędy i te błędy nas kosztowały nas dwie bramki, także na pewno to szkoda, bo uważam, że do tej 80 minuty ta konsekwentna gra w defensywie i te kontrataki, też akcje pozycyjne, ataki pozycyjne, które przeprowadziliśmy, miały swoją jakość i można było z tego coś więcej wyciągnąć. Było kilka sytuacji, nie udało się trafić, ale fajnie, że strzeliliśmy tą bramkę w 80 minucie, poprawiliśmy. Dzisiaj trzy punkty najważniejsze i myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie to coraz lepiej wyglądało. Przy tej pierwszej bramce trochę na mnie zakręcili, taka akcja lewą stroną poszła, jedna szybka klepka. Dali do pustaka, no ciężko powiedzieć, co się więcej nie mieliśmy nic z argumentów. Potem szybka strata na drugą 2-0. Straciliśmy gola drugiego, no już to podciągnął skrzydła. Chcieliśmy, ale no niestety nie udało się, przejechaliśmy po trzy punkty, no ale zabrakło jednak może jeszcze troszeczkę kondycji pod koniec. W hali Mosiru w Rudzie Śląskiej miejscowa gwiazda podejmowała ekipę Odreopole. Gospodarze zaczęli mecz od dwóch błyskawicznych ciosów. Już w drugiej minucie piłkę do siatki podwójkowej akcji skierował Bartosz Siadul. Ten sam zawodnik podwyższył kilka sekund później stan spotkania. Gwiazda poczuła krew i poszła za ciosem. Po tej akcji powinno być 3-0, ale Ariel Piasecki nie wykorzystał podania Marcina Brysza. Odra próbowała odgryźć się gospodarzom. Stuprocentowej okazji po świetnym podaniu Stefana Karnatowskiego nie wykorzystał Przemysław Osuchowski. Dopiero w końcówce spotkania Odra złapała kontakt z rywalem. Przedłużony rzut karny wykorzystał Paweł Boczarski. Początek drugiej części gry znów przebiegał pod dyktando gospodarzy. W 22 minucie wynik spotkania na 3-1 podwyższył Michał Dubiel. W 25 minucie technicznym strzałem straty zmniejszył Adam Krok. Od 28 minuty gospodarze grali w osłabieniu. Za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Bartosz Siadul. Goście wykorzystali niemoc gospodarzy, strzelając wyrównującą bramkę. Do siatki mocnym strzałem z dystansu trafił Boczarski. Zaledwie minutę później gwiazdorzy znów wyszli na prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Michał Chyży. Goście znów mogli wyrównać, ale tym razem Boczarski zmarnował przedłużony rzut karny. Lepiej w tym elemencie poradził sobie po przeciwnej stronie barykady Ariel Piasecki, który ustalił wynik spotkania na 5-3 dla gospodarzy. Niedosyt jest duży, bo przyjechaliśmy tutaj powalczyć, natomiast początek rozegraliśmy fatalnie.
I szkoda rzeczywiście, bo doszliśmy już na 3-3 i dwie tak głupio stracone bramki, bym powiedział, dziecinnie, i to zaważyło o przegranej. No. Wszystkie teraz mecze, które zostały do końca, czyli trzy kolejki, są dla nas no, szalenie istotne. No walczymy, będziemy walczyli do końca, co by się nie działo w tych meczach, będziemy zostawiali zdrowie, żeby pokazać, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten awans wyszarpać. Koszykarze Pogoni Ruda Śląska przegrali drugie spotkanie w fazie play-off drugiej ligi koszykówki w grupie C. Pogromcą podopiecznych Bogusława Mola zostali gracze MCK i ES-u Jaworzno, którzy w hali przy ulicy Halera wygrali 91-84. Tym samym Rudzianie kończą drugoligowy sezon. Szanse na awans do drugiej rundy ma jeszcze bytomska Polonia, która w poniedziałek wieczorem zagra rewanżowe spotkanie z katowickim AZS-em.